No dokładnie, ze spinkami do krawatu jest jak ze skalpami byłych. Kolekcjonujemy, ale nie nosimy. Wiecie, co w tym komentarzu jest najlepsze? Napisał go chłop, który uczęszcza do mnie na warsztaty z kreatywnego pisania, więc... Jestem taki dumny! Taki spełniony! Czuję się jak Yoda, który młodego Skywalkera z drzemiącej w nim mocy nauczyć korzystał. Ja chciałbym tak, choć przez kilka chwil, chciałbym sobą jeszcze być. Ja chciałbym tak, chciałbym wiedzieć, czy jakiś sens to jeszcze ma. Ja chciałbym tak, chciałbym patrzeć, jak powoli kręci się świat. Witam! Dziś poznamy sekret pewnej rodziny. Zapraszam. Głównym bohaterem tego odcinka jest Henryk Winiarski, podstarzały, zgryźliwy kawaler mieszkający w malowniczej willi gdzieś pod Wawką. Jego pasja to grabie i parówki, dlatego już kocham gościa miłością czystą jak wódeczka. Zresztą obczajcie typa sami. Dzień dobry, panie Henryku. Dla kogo dobry, dlatego dobry. O co chodzi? O tę hostę. Jest piękna. Chciałabym od pana szczepkę do swojego ogrodu. Że co? Ja mam pani dać moją hostę? Niedoczekanie. Ale niech pan na mnie nie krzyczy. Zapytać nie można? Niech pani idzie w swoją stronę i zrobi porządek na podwórku. Mojej hosty się zachciało. Głupia baba. Cześć, tato. Co tu się znowu stało? Cześć, dziadku. Cześć. Nic takiego. Stara wiedźma nie może się doczekać, kiedy kopyta wyciągnę. Niby dlaczego tak myślisz? No bo wtedy nikt nie będzie zwracał uwagi na jej bałagan. Na podwórku leżą stare graty, odpady po remoncie, a ona nic nie robi. Ale jej dom to jej sprawa. Dobra, nie wtrącajcie się, nie macie racji. A kupiłaś parówki? Pan Henryk ma takie urocze usposobienie, że według mnie taki dziadek to najcenniejszy skarb. Trzeba zakopać w takim miejscu, żeby go nikt nie znalazł. A kupiłaś parówki? No jasne. Chodźmy do domu. Dziadek od jakiegoś czasu miał na pieńku z sąsiadami. Ciągle mu coś przeszkadzało. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego nie lubił ludzi ze swojej okolicy. Przecież znał ich od lat. Wszystkim się wydawało, że na stare lata zrobiłem się nieznośnym zrzędą, ale ja zamiast sąsiedzkich przyjaźni potrzebowałem świętego spokoju. Czy to tak wiele? Henryk jest nadal wzburzony po kłótni z sąsiadką. Córka i wnuczka przygotowują mężczyźnie posiłek. Smacznego. Co za obrzydlistwo. Gdzie je kupiłaś? Jak to gdzie? W sklepie. A mówiłem, prosiłem, idź do Nowaka. On ma najlepszą masarnię w okolicy. Ale nie. Ty zawsze musisz mi zrobić na złość. Nie chcesz, to nie jedz. Zostaw, zostaw. Jak nie ma nic innego, to zjem. To po co tyle gadania? Podejrzewam, że Heniek się tak wkurzył, bo zobaczył opakowanie po tych parówkach. One mu kupiły tu skinki. Po polsku berlinki. Sami widzicie, co to za typ. Berlinki czy tuskinki. Henkowi smakować nie będą dla samej zasady. Boże, widzisz i piorunami nie napierdalasz. Pytałam cię wczoraj, czy pojedziesz z nami na zakupy, ale nie chciałeś. Chyba po to mam córkę, żeby mi robiła zakupy. A ja mam córkę po to, żeby mi robiła kupy. W tym wieku za jest nieme. Nie będziesz mną pomiatał tak jak twoimi sąsiadami. Nie pozwolę sobie na to. No i co? Obrazisz się? Żebyś wiedział. No i proszę bardzo, a idź w cholerę. Dziadku, to było nie fair. Jak się okazuje, takie zdanie usłyszało zaskakująco wielu internetowych twórców. Dziadku, to było nie fair. To spróbuj tych parówek. Sam papier... i trociny. A dziadyga dalej o tych parówkach, jakby zaraz miał tańcować do YMCA na Gay Pride Parade. Wnuczka Henka, Litka, ma jednak wskaźnik patience wymaksowany na fest i jeszcze tego samego dnia wraca do Gburka z zakupami. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że przyniosłaś prowiant dla pana Henryka. A może wzięłabyś od razu dla niego emeryturę? Niedługo będzie miał nowych sąsiadów. Jak to? Wprowadzają się do tego domu. Świetnie. Taki ładny dom, a stoi pusty. Podobno jest przeklęty. Dom? Różni gadają, ale... A panu to płacą za stanie przed bramą? To ja muszę do pana przyjść, żeby odebrać swoje pieniądze, bo pan nie raczy mi ich przynieść. A few moments later. O, ta zupa jest okropna. To może podgrzeje ci eutanazję, dziadku? Bez smaku, bez zapachu, po prostu pomyję. Dziadku, ale to... Powiedz mamie, że kiedyś lepiej gotowała. I napluj jej w twarz serdecznymi życzeniami od kochającego taty. Tylko, że to nie... A tych pierogów to w ogóle nie dotknę. Uważam, że każdy wiek jest dobry na coming out. Widać, że są ze sklepu. Dziadku, ja ugotowałam zupę i zrobiłam pierogi. Może wyszły trochę nierówno, ale lepiłam je pierwszy raz. No dobrze, no. Może nie są takie złe, no. Ale powiedz lepiej, o czym plotkowałaś z listonoszem? Będziesz miał nowych sąsiadów. Skaranie boskie. Dlaczego tak mówisz? Ja jestem ciekawa, jacy będą. A ja nie. A podobno ten dom, do którego się wprowadzają, jest przeklęty. Kto ci taki głupot nagadał? Niebieski kangur, dziadku. Ten listonosz? On sam jest przeklęty. Podobno wszyscy lokatorzy uciekają z tego domu. Może tam straszy? Chyba grzybem straszy. Stary dom, od lat bez remontu, oblas grzybem i dlatego nikt tam nie chce mieszkać. Z zewnątrz wyglądała bardzo ładnie. A może ten dom ma jakąś tajemnicę? Pamiętasz, do kogo należał wcześniej? Nie pamiętam. A dziadku, przypomnij sobie, mieszkasz tu od tylu lat. No właśnie, bo mam sklerozę i nie pamiętam. Czy musimy o tym rozmawiać? Jak sobie chcesz. A pójdziesz ze mną po nowe roślinki do ogródka? Po nowe roślinki? Zawsze! Bring it on. Gołym okiem widać, to donikąd nie prowadzi. Co mamy zrobić? Mamy się stąd wyprowadzić? Do Czech, do Holandii, czy do Niderlandii? Może mamy zapierdalać na zmywaku gdzieś w Anglii? Ci banalni, przewidywalni, dupodajni politycy. Czuję fałsz w potylicy i będę ten motyw ćwiczyć. W oceanie wody nie policzysz, czują zimny dotyk ulicy. Hip-hop zawodnicy dzisiaj mówią jednym chórem i stoją za tym murem wszystkich polskich podwórek. Koniec kurwa, proszę pań, proszę panów, Polska potrzebuje mężów stanu. Buja. Przysięgam na Boga, dzisiaj wypierdalasz. Teraz liczy moje życie, kurwa, i moje wszystko. Za to się nie poszedł do więzienia, dawno mi się zajebał. Byłam uparta, ale w przeciwieństwie do dziadka lubiłam wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie. Litka towarzyszy dziadkowi w zakupach. Nastolatka ma nadzieję, że nowe rośliny poprawią mężczyźnie nastrój. Przepraszam, ile kosztuje ten kwiatek? Co pan tu robi? Kupuje kwiatki. A co, nie widać? Panu nie sprzedam nawet za schłego badyla. Jest pan szują i gnidą. Idź pan stąd. Daj pan mi spokój, o co panu chodzi? Nie udawaj pan niewiniątka, dobrze pan wiesz o co. Współczuję takiego dziadka. Chcę wykończyć wszystkich sąsiadów. Dziadek wcale nie jest taki zły. Podczas kolonoskopii. Tak? To niech go pani spyta o ten stary, przeklęty dom. Ale co dziadek ma z tym wspólnego? To właśnie on! Z nami! Dziadku, przestań! Nie przejmuj się, kochanie. Ale ja chciałabym wiedzieć dlaczego. Chciałabym mu jakoś pomóc. Obawiam się, że to nie będzie takie proste. Wiesz, wydaje mi się, że twój dziadek zrobił się taki po odejściu babci. Coś czuję, że to nie było odejście, tylko truchta albo sprint. Kilka dni później do domu, w którym sraszy, przepraszam, straszy, bardzo śmieszne, niekryty, wprowadzają się nowi sąsiedzi. Dzień dobry. O, dzień dobry. Przepraszam za ciekawość, ale pani będzie tu mieszkać? No właśnie, się wprowadzam. W takim razie będzie pani sąsiadką mojego dziadka, mieszka w tym domu obok. O, w tym domu z pięknym ogrodem. Dokładnie tak, mój dziadek uwielbia kwiaty, mógłby całymi dniami przesiadywać w ogrodzie. Bardzo mi miło. Myślę, że będę miała kogo poprosić, żeby mi pomógł w wyborze roślin. Zapytam. A jak nazywa się dziadek? Józef Goebbels, uwielbia berlinki. Henryk Winiarski. Winiarski. Tak, a ja jestem Litka. Bardzo mi miło, Barbara Złotowska. Skoro formalności stało się zadość, to zapraszam na herbatę. Ładnie tu. No trzeba przeprowadzić gruntowny remont, ale lubię ten dom. Ma w sobie coś niezwykłego, przypomina mi moje dzieciństwo. To gdzie wcześniej pani mieszkała? W Stanach. W Ameryce? Dokładnie w Chicago. Super, to czemu pani tu przyjechała? Zależało mi, żeby wrócić do kraju, gdzie się urodziłam i wychowałam. Czyli pani jest stąd? Tak, wróciłam na stare śmieci. Babciu, ty sama ze sobą rozmawiasz? Starsi ludzie tak mają. Nie, nie mają. Oczywiście, że mają. Możesz mnie nie przedrzeźniać, to ty mnie przedrzeźniasz. A wniosłeś śmieci? Nie, nie wyniosłem, bo się to kurwa nie zmieścisz. To ty mnie przedrzeźniasz, to może zagramy w kamień, papier, nożyce, kto wyniesie śmieci. Dobra. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. Starsi ludzie tak mają. O. Sorry, nie wiedziałem, że masz gościa. Właśnie chciałam się przedstawić, to jest mój wnuczek. Cześć, jestem Lipka. David, nice to meet you. Nice to meet you, David Copperfield. Już czekamy na sztuczkę ze znikającym z jąder nasieniem. Chciałem się przejść po okolicy, zobaczyć co to za miejsce. Mogę cię oprowadzić, jeśli chcesz. Litka oprowadziła Davida po lesie. Chłopak zjadł 11 pajęczyn, a opinia dziewczyny na temat nowych sąsiadów była krótka. Dziadku, ale oni są super. A może byś się ze mną przywitała? Przyjechali z Ameryki. Co taki? Twoi nowi sąsiedzi. Uff, cudownie. Oj, dziadku, mógłbyś się czasem cieszyć. Już widzę. Będą pluli gumami na chodnik, słuchali głośnej muzyki. No to z czego tu się cieszyć? No widzisz, i od razu jesteś uprzedzony. A tak się składa, że twoja nowa sąsiadka to elegancka starsza pani, taka w twoim wieku. No i co z tego? To z tego, że nie będzie pluć i hałasować. Poza tym lubi rośliny, tak jak ty. Może się zaprzyjaźnicie. Z nikim nie będę się zaprzyjaźniał. Dobrze by ci to zrobiło. Mógłbyś sobie z panią Barbarą chodzić na spacery. Nie czułbyś się taki samotny. Jak ona ma na imię? Caroline Derpiński. Taki mom wśród celebrytów. Jak ktoś nie wie, co to jest mom, mózg oddzielany mechanicznie. Przypomniało mi się coś, co kiedyś miało dla mnie znaczenie, ale ja nie miałem zamiaru o tym mówić. Barbara, ładnie, prawda? Dosyć tego paplania. Jak przyjechała z Ameryki, to jest z nią coś nie tak, bo inaczej by tu nie przyjechała. Jak to śpiewała Metallica, Sad But True. Jest to, upiekłam pyszny placek morelowy, może wpadniesz. Dziękuję, ale nie mogę. Mam tyle nauki. Przyjeżdżam do dziadka tylko pomóc mu pozałatwiać najpotrzebniejsze rzeczy. Rozumiem. Trudno. Dawid też musi posiedzieć nad książkami. Ma duże zaległości, szczególnie z języka polskiego. Jego ortografia to dramat. Chcecie mi powiedzieć, że Dawid... Przepraszam, David nie wie, jak się pisze. Ten nieco ponad 21-letni, wpółżywy, bachiczny arcyksiąże zakupił niespełna półkilogramową grahamkę, bo grylarz wywołuje u niego katorżnicze rzężenie. Zapraszam chętnych, polajkuję. Przecież mogę mu pomóc. Akurat z polskiego jestem dobra. Świetnie. Cześć, Litka. Cześć. Kochany, właśnie załatwiłam ci korypytykorkę. Co ty na to? Dla mnie super. Możemy zacząć nawet od dziś. His accent is so freaking hard, it makes me wanna suck his dick. Powiedziałem, że bardzo lubię książki Filipa Dicka. Wnuczka Henka sprowadza Davida na kwadrat, aby pouczyć się z nim ortografii i fraudfuckingu. Niestety ze starego pierdziela można by było zrobić pyszną zupę albo pancotto, bo chłop zachowuje się jak burak. To jest Dawid, wnuczek pani Barbary. Miło mi pana poznać. Litka dużo mówi o panu. Nie mówiłeś, że ma ktoś do nas przyjść. Zaprosiłam go tutaj, bo chcemy się pouczyć razem polskiego. Pomyślałam, że weźmiemy jakieś książki z twojej biblioteczki. Ja sobie nie życzę niezapowiedzianych wizyt w moim domu. A ja uważam, że układanie książek grzbietem do ściany to jeden z najoryginalniejszych pomysłów, jakie ostatnio widziałem. Pożegnaj tego młodego człowieka i wracaj do swoich obowiązków. Dziadku, co ty mówisz? Nie, nie. Pouczymy się kiedy indziej. Pierniczanie pajęczyn spodobało się Davidowi tak bardzo, że zgodził się na kolejną randkę w tych jakże pięknych okolicznościach przyrody i ten niepowtarzalnej. Moja babcia na tej ulicy spędziła całą młodość, a dom, w którym teraz mieszkamy, należał do ojca mojego dziadka. Nie wiedziałam. To niesamowite, że wróciła tu po tylu latach. No. Być może to przeznaczenie. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Nadal byłam zła na dziadka, ale chciałam jak najszybciej z nim porozmawiać. Też uważam, że powinniście zakopać topór wojenny. Najlepiej w tej samej trumnie co Henka. A wiesz, że ten dom, w którym mieszkają, należał wcześniej do rodziny dziadka Davida i on się tam wychowywał, gdy był młodym chłopakiem? A to znaczy, że się znaliście. Może nawet chodziliście do jednej szkoły. Jak on się nazywa? Zapomniałam zapytać, ale nazwisko miał chyba tak jak pani Barbara, czyli Złotowski? Znałeś go? Słuchaj, Liska, muszę odpocząć. Jest bardzo możliwe, że jakieś 50 lat temu Heniek zrobił sobie łańcuch na choinkę z jelit Złotowskiego. Trzymajmy kciuki. To znaczy, to może być niebezpieczna osoba. Pomocy. Heniek usłyszał nazwisko Złotowski i musiał się położyć. Ewidentnie coś jest na rzeczy. Tymczasem do domu starego pierdnika ponownie przybywa niebieski kangur. Dzień dobry. Dzień dobry. Rachunki dla pana Henryka przyniosłem. Dziękuję, przekażę. A tak w ogóle to co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać, ale spokojnie, wczoraj Heniek złapał się za serce, a nie było żadnego meczu. Wczoraj nasłał na sąsiadów patrol policji, że niby ciszę nocną zakłócają. Niemożliwe. A ja panience mówię, że on tych lokatorów chce wykurzyć. Dziewczyna chce się dowiedzieć, czy jej dziadek faktycznie sprawia problemy nowym sąsiadom. Przepraszam cię. Nie wiem, co mu strzeliło do głowy. Czyli Henryk Winiarski to po angielsku Ernest Hemingway. Jemu też coś bije, ale nie dzwon. Rozmawiałem z babcią i plan jest taki. Ona upiecze ciasto. Jest w tym świetna. W domu mamy nalewkę z czarnego bzu i sprawy same się ułożą. Świetny plan, tylko dziadek do was nie przyjdzie. Dlatego my przyjdziemy do was. Zresztą moja babcia bardzo chce spotkać się z twoim dziadkiem. Ale wiesz, jak on może zareagować? Kto nie ryzykuje, nie wygrywa. No risk, no come, fun. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziadku, mamy gości. Przyprowadziłam Dawida i jego babcię. Heniek, to ty? Mój Boże, tyle lat? To wy się znacie? Wiedziałem. Heniek, tyle lat minęła, my wciąż piękni i młodzi. Przepraszam, ale nie przypominam sobie pani. Musiała mnie pani z kimś pomylić. Przykro mi. Nie mam mowy o pomyłce. Przecież ja ciebie poznaję. No wciąż mieszkasz w tym samym domu. I nazywasz się Henryk Winiarski. Oczywiście, że dziadek się tak nazywa. Mieszkam tu całe życie, to prawda. Ale nie poznaję pani. Przepraszam, ale nie będę udawał, że jest inaczej. 50 lat minęło. Masz prawo mnie nie poznawać. Może usiądźmy. Zaraz dziadkowi coś na pewno przypomni. O, chyba nic z tego nie będzie. Dziękujemy, my już sobie pójdziemy. Ale jak to chce pani już iść? Dziadku, zrób coś! Zrobił! Trzodę! Litka postanawia w tę dziwną sytuację zaangażować mama. Ma poker face. Niekryty, bardzo śmieszne. Zaangażować mamę. Córeczko! Co się stało? Mam dość dziadka, to koniec, nie będę się nim więcej zajmować. Co znowu zrobił? Wściekł się na mnie za to, że chciałam mu zrobić przyjemność. Chwila, moment. Wściekł się, bo chciałaś mu zrobić przyjemność? Pan Heniek ewidentnie nie jest na czasie. Litka, przed domem twojego dziadka stoi pogotowie. Pogotowie? Ale jak to? Przepraszam cię, dziadku. Nie chciałam, żeby tak wyszło. No już dobrze, kochanie. Musiałem się rozchorować, żeby twoja mama mnie wreszcie odwiedziła. Bardzo śmieszne. Co konkretnie ci lekarz powiedział? Może powinieneś pojechać do szpitala i zrobić badania? Nie mów mi, co mam robić. Po prostu zapasz mi melisę. Obawiam się, że ziółka nie wystarczą, żebyś wyzdrowiał. Dokładnie! Jak Heniek huknie z wiadra, tylko poskłada jak łabędzia z origami. Dawid do mnie napisał. Chciał wiedzieć, jak się czuje dziadek. Uznałam, że najlepiej będzie, jak wyjdę do niego i powiem, co się stało. Co ty robisz? Jak to co? Będziemy czytać Filipa Dicka. Druciarza Galaktyki. Jasne. Henryk pomału odzyskuje siły i dobry humor. Mimo to Lidia z matką postanowiły zostać przy nim do końca dnia. Poprawię ci poduszkę. Nie traktuj mnie jak dziecko. To dziecku trzeba poprawiać poduszkę? Jeszcze mi powiedzcie, że poduszka ma być pod główką. Żartuję, taki maluszek nie potrzebuje poduszki. Ona jak leży, to wygląda tak. Całe ja. Jesteś taka podobna do niej. To dziwne. Ale jak patrzę na ciebie, to widzę... Kogo, dziadku? Basię. To była piękna kobieta. To zresztą teraz też. To dlaczego byłeś dla niej taki niemiły? Co się między wami wydarzyło? Otwórz w kredensie. Tam znajdziesz książkę. Tropiciele kształtów. No co, ja jestem tu od 15 lat i nie mogę namawiać do trójkątów? Henryk wali nalewkę babuni na hejnał i znajduje w sobie tę moc. Ma tę moc, ma tę moc. Aby opowiedzieć wszystkim całą prawdę i tylko prawdę, tak mu dopomóż Lewiatan i Biedronka. Wolałaś Jonasza. Nie mogłem tego zaakceptować. Sprowadziłem na nas piekło. O czym ty mówisz? Przyszedł rok 68. Zaczęły się deportacje. Żydzi masowo wyjeżdżali z Polski. Ale co ty masz z tym wspólnego, dziadku? Jonasz musiał przeze mnie wyjechać. Doniosłem na niej. Od 0 do 60 w 2 sekundy, bom! Uprzejmie donoszę, że Janusz Złotowski to tak naprawdę Jonasz Goldberg, który jest Żydem i nie powinien mieszkać w naszej socjalistycznej ojczyźnie. Jak mogłeś? Nie miałem wyjścia. Basia? Nie, nie rób tego. Zostań ze mną. Nawet najbardziej epicki facepalm nie odda tego, co Heniek czuł w momencie, kiedy rozpruł się na chłopa Baśki, a ona poleciała razem z nim nie tylko w tango, ale także do Chicago. Chicago, Chica, Chica, niekryty. Nie możesz tego sprawdzić i wtedy mi podyktować? Na debila wychodzę. Tak czy siusiak szambo wybiło, a promienie prawdy padły na zakłamane lico Henryka. I wiecie co? Parówka mu pod ogon, hatfu, hatfu, hatfu. To, co zrobiłem 50 lat temu, zniszczyło mnie. Stałem się człowiekiem zgorzkniałym i samotnym. Nie potrafiłem kochać i dlatego wszyscy ode mnie się odwracali. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie... sekretów rodziny. A dzięki temu odcinkowi wiemy, co oznacza skrót MOM. Ja chciałbym tak, choć przez kilka chwil, chciałbym sobą jeszcze być. Ja chciałbym tak, chciałbym wiedzieć, czy jakiś sens to jeszcze ma. I to na dzisiaj tyle, do zobaczenia w następnym odcinku. Czy do Nibelandii może mamy zapierdalać na zmywaku gdzieś w Anglii?